Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu jest ServicePack, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca. Wieś Jałowiec leży w prostej linii o 2 km od centrum Lubania. Nieopodal wsi płynie Kwisa, do której niedaleko stąd wpada potok Olszówka. To pogórze Izerskie, a dokładnie północno-zachodni skraj jego obniżenia lubomierskiego. Jałowiec za czasów niemieckich nosił nazwę Wingendorf. Pierwsze kroki skierowaliśmy tu do tzw. kościoła granicznego czy ucieczkowego. Po wojnie 30-letniej z pierwszej połowy XVII wieku to właśnie na Kwisie wyznaczono granicę między Śląskiem i Saksonią. Na Śląsku Habsburgowie rozpoczęli wtedy kontrreformację, walcząc z protestantyzmem. I takie kościoły tuż przy granicy dawały protestantom ze Śląska możliwość kultywowania swojej wiary. Podaje się, że kościół graniczny w Jałowcu powstał w roku 1715 i od tej pory bardzo dobrze służył tutaj mieszkańcom tej miejscowości. Warto przypomnieć, że reformacja na Dolnym Śląsku znalazła bardzo podatny grunt i stąd właśnie te świątynie powstawały, powiedziałbym, nawet jak grzyby po deszczu. I część kościołów katolickich też była przyjęta, skoro te wszystkie parafie katolickie traciły wyznawców, to w naturalny sposób przejmowali je też protestanci. Ta świątynia jest obiektem bardzo mocno zniszczonym. Warto wiedzieć, że do II wojny światowej trwała właściwie nienaruszona, ale dzisiaj, kiedy się tutaj wejdzie właśnie w pobliże tych murów, to można przede wszystkim zauważyć też różnego rodzaju pięknie wykonane nagrobki. Przypominam, że to nie jest tak, że to jest były cmentarz, to jest cmentarz po prostu, na którego terenie leżą szczątki mieszkańców tej miejscowości. I takie właśnie uwagi, że to jest dawny cmentarz, są o tyle może fałszywe, że ciała tych ludzi, które się obróciły w proch, nadal są w tej ziemi. Natomiast na pewno wejdziemy do wnętrza tego kościółka. To jest jedno z głównych dawnych wejść. Tutaj widać pozostałości po takiej pięknej alei, która prowadziła właśnie do tych wrót. Natomiast później podejdziemy do jeszcze takich właśnie pozostałości tych takich nekropolijnych różnych obiektów. Warto też powiedzieć jedną rzecz. Ja tutaj bywałem kilka razy przed, nie wiem, kilkunastoma laty. To właśnie dzięki temu, że są mieszkańcy miejscowości, którzy czują potrzebę zadbania o to, jak ten obiekt będzie wyglądał, czują potrzebę uporządkowania tego terenu, zadbania o to, żeby te ruiny nie były dewastowane, żeby one miały godny wymiar. To jest piękna sprawa. Dobrze, że nasi rodacy potrafią dostrzec, że to są po prostu pamiątki przeszłości. To nie jest żadna spuścizna niemiecka czy inna. Tutaj żyli, pracowali, modlili się ludzie i trzeba to uszanować. W 1654 roku protestantom odebrano kościół w pobliskim kościelniku. Ówczesny pastor Georg Gerber znalazł więc schronienie w saskim Jałowcu. Od tego roku też zaczęto tu odprawiać ewangelickie msze święte. Najpierw w szczerym polu, a po kilku latach właściciel pola, na którym się odbywały, przekazał na cele pierwszego kościoła drewnianą szopę. Dopiero w 1677 roku rozpoczęto budowę drewnianego wówczas kościoła. W 1715 stanęła tu dopiero późniejsza murowana świątynia. Dzisiaj tutaj we wnętrzu tej świątyni słychać jedynie głosy ptaków, widać mnóstwo tej zieleni, rosnące drzewa i może to jest nawet lepszy obraz, niż gdybyśmy tutaj znaleźli sterty śmieci. Takich nie ma na szczęście. Widać też, w jaki sposób mury tej świątyni były wznoszone, a każdy człowiek o nawet niezbyt rozbudowanej potrzebie takiego romantycznego spojrzenia na rzeczywistość zapewne wyobraża sobie, jak to wyglądało, kiedy tutaj siedzieli ludzie w ławach, kiedy tutaj się modlili, kiedy tutaj się odbywały churalne pieśni.
I jeszcze raz wrócę tylko do tego, że nawet jedna z krat została zachowana w oknie. Przed chwileczką minął nas kotek, który gdzieś tutaj się dobrze czuje. Natomiast warto zauważyć, że te ściany są wznoszone w dość ciekawy sposób. Są to takie ułamki bazaltu przemieszane z jakimiś innymi kamieniami i te mury no na pewno przetrwałyby wiele, wiele lat, gdyby nie to, że pozbawiono ten obiekt dachu, no i to wszystko się poryzmowało, ale widać też tutaj fragmenty ścian wypełnione cegłami. Jeszcze raz powtórzę, ta atmosfera tego wnętrza, ten śpiew ptaków, szum wiatru, te drzewa, które tutaj tą swoją bogatą zielenią no niejako zastępują to, co kiedyś tutaj się znajdowało, te wszystkie obrazy, które przypominały o losach Chrystusa, czy powiedzmy to wszystko, co wiązało się z takim religijnym uniesieniem, no dzisiaj już nie istnieje. Niemniej ta zieleń na pewno jest jakimś takim no, zadośćuczynieniem za to, że już tamtych przedmiotów nie ma. Ewangelicki Kościół Graniczny w Jałowcu zrujnowany został już po II wojnie światowej. W kościele świętego Jana Chrzciciela w pobliskim kościelniku boczny ołtarz pochodzi właśnie z tej świątyni. Cmentarze zazwyczaj przywodzą na myśl ludziom takim właśnie zastanawiającym się nad swoim przeznaczeniem, nad swoim istnieniem, tą sentencję, która głosi, że byliśmy tymi, którymi jesteśmy, będziecie tymi, którymi jesteśmy dzisiaj. Chodzi oczywiście o te osoby pochowane. Tutaj jest jedna z takich tablic, że tu spoczywa w Bogu przede wszystkim ukochany ojciec i syn, jakiś murarz, jest podane jego nazwisko, imię i jest też oczywiście data urodzenia, data śmierci. Przy czym trzeba powiedzieć tak, że takie tablice tutaj były wszędzie poumieszczane. W większości są one już poniszczone, ale są też takie miejsca, grobowce, które no, nie zostały poruszone, natomiast widać, że te wszystkie elementy no, były tak solidnie wykonywane, narzeźbiane, czyli te cmentarze, które tutaj nawet na takich wsiach organizowano czy przygotowywano, a zwłaszcza te wszystkie nagrobki, one miały też taki wymiar artystyczny. Nie było to robione byle jak, byle tylko po prostu czymś tam zaznaczyć mogiłę. No, były to piękne też obiekty, takie właśnie na tych nekropoliach dzisiaj możemy zobaczyć tylko kilka takich pozostałości, zresztą mocno uszkodzonych. Jałowiec z racji swojego położenia nieopodal Lubania ma w swojej historii mocną kartę związaną z przebiegiem, a konkretnie końcem II wojny światowej. Lubań i jego okolice były bowiem miejscem rozgrywania się ostatnich akordów wschodniego frontu tej wojny. Jałowiec jest niewielką miejscowością. W czasie II wojny światowej to tutaj był punkt, w którym gromadzili się żołnierze takich służb pomocniczych i stąd później wyruszali na front. Warto przypomnieć, że właśnie pod Lubaniem toczyły się bardzo ciężkie walki i w zasadzie te działania tutaj bojowe nazywane są często ostatnim zwycięstwem III Rzeszy, ponieważ właśnie Niemcy zgromadzili tutaj odpowiednio duże siły i potrafili zorganizować taki skuteczny dość kontratak, ale wiadomo było, że przy ich możliwościach, jakie po latach wojny toczonej pozostały, no, to były tylko takie ostatnie łabędzie śpiewy. Natomiast Jałowiec jest miejscowością dbającą w tej chwili bardzo skrupulatnie o to, żeby ludzie, którzy tutaj odwiedzają tą wieś, mieli świadomość, że jest to jeden z takich ciekawszych zakątków okolic Lubania. Ta tablica, którą tutaj widzimy, ona mówi bardzo wyraźnie właśnie o historii samej miejscowości, ale też o takich bardzo istotnych wydarzeniach związanych chociażby z wojną francusko-pruską. Pokażemy za chwilę mauzoleum, które poświęcone jest takiemu młodemu porucznikowi Lachmanowi, który miał 23 lata wtedy, kiedy zginął w czasie walk właśnie wojny francusko-pruskiej. Zabytki po dawnych wiekach Jałowca to w części ruiny. Ale turyści przybywający do tego miejsca mają okazję zapoznać się z bogatymi opisami oraz rycinami i fotografiami tych obiektów. Wypada pogratulować gospodarzom miejscowości, wszystkim tym ludziom, którzy postarali się o umieszczenie tych tablic informacyjnych, zwłaszcza, że ludzie, którzy tutaj przybywają, no, są zainteresowani najczęściej tym, jak wyglądają dzieje tych zabytków, no jak w przypadku kościoła całkowicie już niemal zdewastowanych.
Dopiero na tej tablicy można poznać tablicę, można poznać historię od czasów, kiedy na miejscu tej świątyni był taki maleńki drewniany kościółek. Później oczywiście w 1715 roku on był przebudowany, a też jest tutaj bardzo wiele innych szczegółów i ktoś, kto później uda się tam w pobliżu tego cmentarza, na którym nadal te resztki kościoła wystają ponad ziemię, no będzie miał świadomość, jakiego typu obiekt sakralny to jest, jakie były jego dzieje, a jest to ważne wtedy, kiedy chcemy coś więcej wiedzieć na temat historii tej ziemi. W części zniszczone już mauzoleum jest jednak jeszcze w takim stanie, który pozwala łatwo wyobrazić sobie czasy jego świetności. Oczywiście, kiedy się widzi tak wspaniałe mauzoleum, grobowiec, w którym pochowany był zarówno porucznik Robert Junior Lachman, jak i później część rodziny tego właśnie rodu, część członków tego rodu, to można sobie powiedzieć tak, no ci, którzy mieli pieniądze, stać ich było na takie właśnie wystawne miejsca pochówku. Ale żal za dzieckiem i u ludzi ubogich, i u bogatych jest taki sam. Ci, którzy utracili swojego jedynego syna, miał on tylko dwie siostry jeszcze, Lachmanowie, no w ten sposób jakby chcieli zminimalizować to straszne nieszczęście, które ich spotkało, a wtedy, kiedy wyruszał młody Robert jako porucznik huzarów na wojnę francusko-pruską i kiedy wreszcie w bitwie pod Mers-la-Tour zginął, no to była dla rodziców straszna trauma i to było przerażające dla nich doświadczenie. Warto zwrócić uwagę, że ten sarkofag oczywiście przez jakiś barbarzyńców został zniszczony, wyrwano stąd kafelki, bo to o wiele piękniej było wszystko tutaj wybudowane. To jest w ogóle dzieło i wspaniałego rzeźbiarza, i wspaniałego architekta, który zaprojektował cały ten grobowiec. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj są takie elementy, które często się znajdowały na pomnikach stawianych w okresie Republiki Weimarskiej, pomnikach wojennych. Jest tutaj między innymi, to nie jest dokładny cytat, ponieważ w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia różnie to jest podawany ten cytat, ale tutaj ten cytat to mówi mniej więcej w ten sposób: ponieważ byłeś do śmierci wierny, to dam ci koronę żywota wiecznego. No to często się pisze, czy bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota wiecznego. No tutaj tak mniej więcej ten napis jest skonstruowany. Jest tutaj też informacja o tym, że tutaj spoczywa porucznik właśnie huzarów, ukochany, jedyny syn Robert Lachman, ponieważ jego ojciec też miał na imię Robert, więc to był Robert Junior Lachman, a całe to miejsce pochówku no jest dość znane w tej chwili, ponieważ ludzie tutaj przyjeżdżają, odwiedzają i trzeba powiedzieć, że ten teren ogrodzony murem to już nie jest zwykły fragment parku, to jest po prostu nekropolia. Stąd widać dokładnie pałac Lachmanów, gdzie oni na pewno wielokrotnie wieczorami siedzieli, przyglądali się temu miejscu, gdzie jest to mauzoleum. I teraz można sobie powiedzieć tak, oczywiście wojna francusko-pruska dla Polaków no nie miała jakiegoś szczególnego znaczenia i też nie była nigdy jakimś szczególnie interesującym takim fragmentem historii. Natomiast na pewno każda śmierć młodego człowieka no była czymś strasznym, zwłaszcza dla najbliższej rodziny. I tak było tutaj też, jeśli chodzi o tego młodego Roberta Lachmana. Taka ostatnia ciekawostka, na którą chciałbym zwrócić uwagę, tutaj przy tych zwieńczeniach tych poszczególnych filarów są takie elementy, które nawiązują do różnych pór roku, symbolizują je liście. No zresztą takich tych właśnie symbolicznych tutaj różnych elementów jest mnóstwo. Żałuję bardzo, że tylko tą posadzkę prawdziwą można zobaczyć tam za tym sarkofagiem. I jedyna rzecz taka na pocieszenie, jestem tutaj już kolejny raz i na szczęście od kilkunastu lat, kiedy to miejsce odwiedzam, nic więcej tu się już nie dewastuje, nic się nie niszczy, a teren ten na pewno będzie coraz więcej turystów przyciągał, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani dziejami Śląska, no i takich właśnie wydarzeń militarnych, jak chociażby wojna francusko-pruska. Z mauzoleum udajemy się do centrum niegdysiejszej posiadłości Lachmanów, czyli do pałacu, który również tylko w zarysie jest taką budowlą, która służyła tej rodzinie przed laty. To również zabytek o zniszczonej już strukturze, choć dzięki odnowionemu dachowi nie popada już w dalszą ruinę. Lachmanowie byli bardzo majętną rodziną. Posiadali też włości w pobliskiej Olszynie Lubańskiej. Zresztą musieli być rodem
mającym też pewne wpływy i polityczne, i społeczne, skoro zostali obdarzeni szlacheckim tytułem baronów. I oczywiście w związku z tym mogli tutaj mieć takie właśnie piękne swoje rezydencje, bo to nie była ich jedyna rezydencja, ale tutaj w Jałowcu to była ich rezydencja. Zresztą taka smutna refleksja się po raz kolejny tutaj rodzi. Przecież ten pałac i te zabudowania, które były wykorzystywane później przez gospodarstwo rolne, przecież on był po II wojnie światowej w zasadzie niezniszczony. I jak trzeba kierować państwem, jakie trzeba mieć zasady takiego właśnie funkcjonowania kraju, żeby coś, co mogło świetnie służyć. Pomijam to, że to mogła być już jakaś nie tylko rezydencja, ale jakiś hotel piękny, jakiś podobnego typu obiekt, że to wszystko popada w ruinę. Na szczęście widać, że jest tam założony nowy dach, natomiast jest to i tak budowla, która nieogrzewana, która pozostawiona w takiemu właściwie powolnemu dogorywania, degraduje się bardzo intensywnie. Natomiast gdyby dzisiaj ktoś z tej rodziny tutaj był, byłby na pewno przerażony, widząc, do jakiego stanu degradacji doprowadzono zarówno sam pałac, jak i to, co jest na jego zapleczu, wszystkie te budynki gospodarcze, całe te folwarczne, wszystkie obiekty. Piętrowy pałac został wzniesiony w 1828 roku na polecenie Konrada Lachmana. Od frontu posiada ryzalt z balkonem i doryckie kolumny, zwieńczony frontonem, w którym od lewej znajdują się płaskorzeźby astrolabium, Hermesa, Demeter, kielicha z trzema kłosami i lampy oliwnej. Od strony ogrodu we frontonie znajduje się herb barona Lachmana Falkenau, przedstawiający na lewym polu sokoła, zaś na polu prawym pszczelą barć. Herb zwieńczony koroną baronowską otaczają płaskorzeźby kobiet, po lewej trzymającej róg obfitości, a po prawej książkę. Po 1945 roku pałac był użytkowany przez miejscowy PGR jako wielorodzinny budynek mieszkalny. W skład całego zespołu pałacowego wchodzą jeszcze park, ogród przy pałacu z 1818 roku, ogród z mauzoleum oraz aleja lipowa z drugiej połowy XVIII wieku. Skoro się mówi o Jałowcu, to warto też zwrócić uwagę, że ta miejscowość kiedyś miała swój własny, dość mocno rozbudowany przemysł, była tutaj papiernia. Widać, że ktoś tymi obiektami się w tej chwili interesuje, coś tu poprawia, ale też do Jałowca docierała linia kolejowa, która oczywiście, jak wiele tych lokalnych linii, przestała mieć już znaczenie. Ważne dla mieszkańców Jałowca było poprowadzenie tędy linii kolejowej, która nawet miała swoją niewielką tutaj taką stacyjkę, taki przystanek. No, ona nadal jest użytkowana, widać, że jest nawet zelektryfikowana, ale jest to jednotorowa linia kolejowa, a dzisiaj, kiedy w zasadzie ludzie korzystają przede wszystkim z własnych samochodów, no tutaj mało kto tędy jeździ, to jest torowisko, które prowadzi do Lubania i dalej do Olszyny Lubańskiej. Także jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj rzeczywiście gdzieś pójść wzdłuż torów, oczywiście w odpowiedniej bezpiecznej odległości, można zobaczyć też kilka takich ciekawych przepustów, takich mostków. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu był Serwis Pak, sklep i hurtownia produktów higieny, chemii, opakowań i artykułów biurowych z Bolesławca.